Ministerstwo Zdrowia zastanawia się, czy nie dookreślić standardu noszenia maseczek i zrezygnować z pewnych zamienników, jak na przykład szaliki. Dziś jednak nie będzie żadnego rozporządzenia w tej sprawie. Niewykluczone, że pojawi się ono w przyszłym tygodniu. Jedynym narzędziem zduszenia w tej chwili fali pandemicznej jest dyscyplina społeczna, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że to właśnie prawidłowe noszenie maseczek ma pomóc w walce z pandemią, ponieważ liczba szczepień jest cały czas niewystarczająca. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, powiedział w jednej ze stacji telewizyjnych, że minister zdrowia wyda dziś rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych. Do sprawy odniósł się Adam Niedzielski. Nie, dzisiaj żadnego takiego rozporządzenia nie będzie, ale rzeczywiście zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny być bardziej, powiedziałbym, dookreślone, jeżeli chodzi o standard noszenia ich, bo tam mamy pewne zamienniki w postaci chociażby szalika wskazane w rozporządzeniu i pewnie z tego trzeba będzie zrezygnować. Minister, dopytywany o rozporządzenie w sprawie obowiązku noszenia maseczek chirurgicznych, nie wykluczył, że pojawi się ono w najbliższych dniach. Być może w przyszłym tygodniu, ale też nie przesądzałbym, że wprowadzimy tam jednoznaczny standard maseczki, na przykład FFP2, ponieważ no, po prostu to też nie chodzi. Chodzi o to, żeby generować problemy ludziom z dostępnością tego. Myślę, że dużym krokiem do przodu i tak by było zastąpienie zwykłymi maseczkami tej skali noszenia przyłbic i zasłaniania się szalikiem. Ponadto minister dodał, że trzeba dać wyraźny sygnał, iż często noszone przyłbice nie zapewniają takiego bezpieczeństwa jak najprostsza maseczka.